Moim gościem jest Marek Rudziński, komentator Eurosportu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię Marcelu bardzo serdecznie. Jest pan bardzo doświadczonym dziennikarzem, ja dopiero zaczynam, więc dopytuję. Czy jest jakieś pytanie, które szczególnie pana mogłoby zdenerwować? Nie, nie ma pytań, które miałby mnie denerwować. Mam nadzieję, że nie będziesz zadawał pytań, nie wiem, bardzo intymnych, osobistych. Też bym pewnie odpowiedział, ale myślę, że mamy rozmawiać o sprawach zawodowych, o pracy dziennikarskiej, o sporcie, więc nie ma pytań, które by mnie odstraszały czy denerwowały. Jak najbardziej. Przejdźmy do tematu skoków. Mimo dobrej olimpijskiej postawy Kamila i Dawida, moment w polskich skokach, jaki mamy, taki mamy. Czy miewał pan tak, że w tym sezonie podczas transmisji chciał pan skrytykować skoczków, sztab, ale ze względów wiadomych nie mógł pan tego podczas komentowania zrobić? Znaczy nie ma względów wiadomych, ja mogę mówić to, co chcę, więc gdybym chciał ich bardzo krytykować, to oczywiście mógłbym to zrobić. Natomiast nie uważałem za stosowne jakoś szczególnie ich krytykować. Mówiliśmy o tym na antenie podczas komentowania skoków, jeżeli wyniki były słabe, że są słabe i że wszyscy powinni się zastanowić, dlaczego są słabe. No, nie byliśmy w stanie my oczywiście dać odpowiedzi na to pytanie, bo przecież my nie jesteśmy sztabem szkoleniowym. Sztab szkoleniowy nie bardzo wiedział, co z tym robić. Sami zawodnicy byli trochę zagubieni, no ale nie naszą rolą było próbować coś zmieniać, sugerować jakieś zmiany, czy tym bardziej ich jakoś krytykować. Ja jestem zdania, że sportowców nie należy za bardzo krytykować, jeżeli starają się, jeżeli walczą, jeżeli robią co mogą, żeby było dobrze, a jest źle. No czasami tak się zdarza, dotyczy to nie tylko skoków narciarskich, ale właściwie wszystkich dyscyplin sportowych, nie tylko naszych sportowców, ale wszystkich sportowców na świecie. W związku z tym no, nie krytykowaliśmy tego, co się działo za bardzo. Uważałem, że nadejdzie jakiś lepszy czas, że coś się uda poprawić, że na igrzyskach będzie jakiś dobry moment. No i takie momenty się w sumie zdarzyły, no bo medal Dawida Kubackiego, czwarte, szóste miejsce Kamila w konkursach indywidualnych, niewiele zabrakło także do miejsca na podium, więc w sumie nie były to jakieś katastrofalne występy. No a sezon jest słaby, ale myślę, że jeszcze być może w trakcie tego sezonu coś dobrego się wydarzy, a potem niech ludzie odpowiedzialni za polskie skoki narciarskie wyciągają wnioski. No właśnie, ostatni taki słaby okres miał miejsce w latach 15-16. Pracował pan wtedy w telewizji polskiej. Jak pan wspomina czasy pracy w tamtejszej telewizji? Bardzo dobrze wspominam. No, robiłem to samo, co robiłem wcześniej, pracując w Eurosporcie i teraz w Eurosporcie, czyli komentowałem wydarzenia sportowe. Miałem to szczęście współpracować z moim bliskim przyjacielem Włodzimierzem Szaranowiczem, który wtedy był szefem redakcji, który mnie zaprosił do tego, żebym przyszedł do TVP, a znamy się od bardzo wielu lat, bo kiedyś na początku lat 80. obaj pracowaliśmy w Polskim Radiu. Więc przyjąłem to jego zaproszenie, miałem dzięki temu możliwość być uczestnikiem Euro 2012 w Gdańsku, gdzie mieszkam, oprócz tego, że mieszkam w Warszawie, bo tutaj jest moja żona. Miałem możliwość pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Soczi, do Londynu, do Rio de Janeiro, wziąć udział w kilku ważnych imprezach lekkoatletycznych. Pracowało mi się bardzo dobrze, no bo robiłem to, co robię, czyli komentowałem ważne wydarzenia sportowe. Niczym się ta praca nie różni od tego, co robię w Eurosporcie, czy co robiłem w radiu, chociaż w radiu jest inny komentarz niż w telewizji, ale generalnie idzie się do kabiny komentatorskiej albo jedzie się do hali, czy na stadion, gdzie zawody, czy na skocznie, gdzie zawody się odbywają i komentuje się je, więc niczym ta praca nie różniła się od tego, co robię w Eurosporcie. No właśnie, komentował pan z legendą mikrofonu polskich skoków narciarskich, panem Włodzimierzem Szaranowiczem. Jak pan wspomina współpracę właśnie z nim? Bardzo dobrze wspominam. Włodek jest wspaniałym człowiekiem. Ma ogromną wiedzę o sporcie oczywiście, no bo wiele lat w tym sporcie siedział i komentował. Wypowiadał się o sporcie. Jest bardzo mądrym, inteligentnym człowiekiem w ogóle. Erudytą, oczytanym, no, wielka przyjemność z nim przebywać, rozmawiać, nie tylko o sporcie, więc spędzaliśmy razem dużo dobrych chwil, komentując, no, myślę, że współpracowaliśmy ze sobą,
Włodek był szefem, ja byłem jego podwładnym. On ma większe jeszcze ode mnie doświadczenie komentatorskie, bo dłużej jest dziennikarzem, jest ode mnie 5 lat starszy. Ale współpraca zawsze była bardzo dobra. Ceniłem Włodka i cenię za to, że przygotowywał się bardzo solidnie do każdej transmisji. Ja też mam taką zasadę, że staram się do każdej transmisji jak najlepiej przygotować. Włodek pod tym względem był wzorem godnym naśladowania. Więc obaj byliśmy przygotowani. Myślę, że podobnie czuliśmy, rozumieliśmy sport i nasze zadanie podczas komentarza. Także współpracowało mi się bardzo dobrze. Poza tym przebywanie z Włodkiem było wielką przyjemnością, bo jest to wysokiej klasy człowiek. Teraz od lat komentuje pan wspólnie z Igorem Bochutem. Jak pan może porównać tych dwóch współkomentatorów, bo wiemy, że jednak stylem komentowania nieco się różnią. Porównywanie nie ma większego sensu, bo tak jak powiedziałeś, to są inni ludzie. No, Włodek jest starszy, z trochę innej epoki dziennikarskiej, Igor jest dużo młodszy, więc też z innej epoki. No, trudno tutaj porównywać. Mogę tylko powiedzieć, że ja mam to szczęście, że właściwie współpracowałem z kilkoma kolegami, komentując skoki narciarskie, lekkoatletykę, koszykówkę, boks. I z każdym z kolegów, z którym pracowałem, pracowało mi się bardzo dobrze. Może wynika to z tego, że ja jestem człowiekiem bezkonfliktowym, jeśli to tak można określić. O nic się nie ścigam w pracy, szczególnie już teraz w ostatnich latach, kiedy jestem już bardzo doświadczonym, można powiedzieć, weteranem tego zawodu. Więc ja staram się traktować najlepiej jak potrafię ludzi, z którymi współpracuję. Na ogół spotykałem się z taką samą postawą tych, z którymi współpracowałem, więc o każdym mogę tylko bardzo ciepło, życzliwie, serdecznie mówić i dziękować za to, że ta współpraca się nam dobrze układała. Komentował pan regularnie w Telewizji Polskiej, teraz w Eurosporcie. Czymś się to różni bardziej? Dwie inne telewizje to jakieś inne jest komentowanie, inne rytuały przed transmisją? Nie, to się niczym nie różni. To jest kwestia tylko tego, jak mówię, czy się jedzie bezpośrednio na zawody, komentuje na miejscu z obiektu, czy też komentuje się z tak zwanej budki komentatorskiej w Warszawie, albo na Woronicza w siedzibie Telewizji Polskiej, albo tutaj, gdzie my mamy swoją siedzibę blisko głównej siedziby TVN-u. Kwestia tego, jakiej wielkości jest budka komentatorska, jakiej wielkości jest monitor, który się patrzy, będąc w Warszawie. No, wygląda to bardzo podobnie i w Telewizji Polskiej, i w Eurosporcie. Komentował pan właśnie wiele razy skoki prosto ze skoczni. Jak pan może porównać komentowanie na miejscu zawodów, a z Warszawy? No, komentowanie na miejscu jest o tyle fajniejsze, że można trochę lepiej poczuć atmosferę. Mówię o czasach, kiedy kibice przychodzili na obiekty, kiedy był bliski kontakt z zawodnikami, no przedpandemicznymi. Więc bez wątpienia bycie na miejscu pozwala porozmawiać ze sportowcami, porozmawiać z innymi dziennikarzami, wczuć się trochę bardziej w atmosferę tego, co się komentuje, choć oczywiście też różnie bywa z widocznością, bo na przykład są takie skocznie, chociażby w Innsbrucku, gdzie właściwie skoczni nie widać ze stanowiska komentatorskiego, z którego komentujemy. W Wiśle jest tak, że jeżeli dostaniemy kabinę na wprost skoczni, to widzimy, a jeżeli dostaniemy w innym miejscu, to nie widzimy w ogóle właściwie skoczni, więc i tak się patrzy w monitor. Ale bycie na imprezie, w miejscu, gdzie się zawody odbywają, dawało kiedyś, kiedy były normalne warunki rozgrywania zawodów sportowych, dawały no, możliwości kontaktu z ludźmi, kontaktu z zawodnikami, z dziennikarzami, z trenerami, więc to na pewno było no, pomagające i pożyteczne. Takie regularne komentowanie ułatwia proces przygotowania się do transmisji. Ile pan się przygotowuje, jak pan to robi?
To zależy od tego, co komentuję, bo każdy sport jest troszeczkę inny, ma inną specyfikę. Najtrudniejszą do komentowania jest lekkoatletyka, dlatego że najwięcej się dzieje, najwięcej ludzi bierze w tym udział, bo jeżeli mamy jakąś mistrzowską imprezę, jest sesja poranna, sesja wieczorna, kilkanaście konkurencji, w których startuje po kilkudziesięciu zawodników, więc przygotowanie się do tego jest na pewno bardziej czasochłonne, wymaga większego nakładu pracy, no bo trzeba coś o tych ludziach wiedzieć, znać ich rekordy życiowe, najlepsze sezonie wyniki, listy światowe czy europejskie, na bieżąco podawać informacje o tym, kto awansuje, kto nie awansuje. No jest to dosyć skomplikowane, tym bardziej, że przechodzi się z biegu krótkiego na rzut, z rzutu na skok, za chwilę bieg długi, no dużo się dzieje, ale kocham lekkoatletykę, bo uważam, że jest to piękny sport, królowa sportu, komentowanie najtrudniejsze, ale też bardzo wdzięczne, jeżeli jakoś to tam w miarę człowiek sobie ogarnia, ja już robię to tyle lat, że logistycznie jestem do tego dobrze przygotowany. Na pewno prostsze jest komentowanie skoków narciarskich, no bo mamy powiedzmy w kwalifikacjach 60 czy 70 zawodników, ci sami właściwie w trakcie sezonu, więc o nich wszystko już wiemy, niewiele się nowych informacji pojawia, poza tym, co w trakcie sezonu wygrają czy przegrają, więc to jest stosunkowo łatwe. Podobnie z grami zespołowymi, bo ja komentuję też koszykówkę, czy komentowałem dużo koszykówki w TVP i w Eurosporcie kiedyś, kiedy mieliśmy prawa do tych zawodów, dlatego że ja uprawiałem kiedyś wyczynowo koszykówkę, więc ona jest mi bliska, ale to też jest stosunkowo proste, no bo mamy 12 zawodników w jednej, 12 w drugiej drużynie, więc opanowanie wiedzy o koszykarzach plus reagowanie na to, co dzieje się na bieżąco na boisku jest stosunkowo proste. Więc najwięcej czasu trzeba poświęcić, ja poświęcam przygotowując się do lekkiej atletyki, ale też bardzo, bardzo lubię komentować lekką atletykę. A do skoków narciarskich ile pan się około przygotowuje? Bo regularnie pan to komentuje, to pewnie czasami tych informacji już mniej potrzeba spisać i tak dalej. No podobnie tak, teraz oczywiście, że tak, ale na przykład do Igrzysk Olimpijskich no, przygotowywałem się dosyć tak dłużej, bo trzeba było trochę sięgnąć do historii Igrzysk, więc było nieco więcej czasu potrzebne na to, żeby się przygotować. Ale jak już się pierwszy konkurs opanowało, że tak powiem, to w następnych mieliśmy tych samych ludzi, więc właściwie trzeba było dopisać wyniki tego, co działo się w poprzednim i pozostałe informacje były niezmienne, więc tutaj specjalnych jakichś dodatkowych potrzeb z przygotowywaniem się nie było. Ale półtorej godziny przed konkursem, półtorej godziny na to, żeby przygotować się do konkursu, to jest jak dla mnie wystarczający czas, żeby wszystko, co potrzeba, sobie ogarnąć. A podczas komentowania ma pan jakieś ustalenia z panem Błachutem, znaki porozumiewawcze? Znaczy nie, no na ogół robimy tak, że jeden komentuje jednego zawodnika, drugi następnego, ale nie ustalamy tego wcześniej przed transmisją, że ty będziesz parzystych, a ja nie parzystych komentował. To wychodzi jakoś tak spontanicznie. Na ogół ja zaczynam transmisję, witam się, przedstawiamy się, jakieś tam krótkie słowo wstępne, w zależności od tego, ile mamy czasu przed rozpoczęciem zawodów, a potem robimy to naprzemiennie, chociaż oczywiście też się jakoś tam uzupełniamy, no bo Igor komentuje powiedzmy zawodnika, który skacze, ja patrzę w tym czasie na wyniki, na przeliczniki za wiatr, coś tam dodaję, jeżeli Igor czegoś nie powie, ja uważam, że powinienem tak samo, on robi, jeżeli ja prowadzę skok zawodnika, a potem, nie wiem, czegoś w moim komentarzu zabraknie, to on dopowiada, więc raczej po prostu się uzupełniamy, staramy się nie wchodzić sobie w słowo, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby mówiła jedna osoba, a nie dwie naraz, bo wtedy nic z tego widz nie może zrozumieć. No, czasami jest tak, że nie wiem, popatrzymy na siebie, jakiś tam gest, jakaś mimika, uśmiech czy coś, no, powoduje, że jakiś wątek nam się pojawia i go kontynuujemy albo nie. Czasami trzeba złapać kolegę za przegub i żeby na przykład przestał mówić, bo ja mam coś ważniejszego do powiedzenia, no, ale to są takie gesty, które mamy już, nie wiem, przez ładnych kilka lat współkomentowania opracowane, dopracowane i one wynikają, no, tak wychodzą same z siebie właściwie w trakcie komentarza. A czy są jakieś konkursy, które szczególnie się panu zapisały w pamięci, które pan komentował? Ma pan taki jeden konkurs, weekend Pucharu Świata?
No, przez tyle lat to było tego mnóstwo, ogromne mnóstwo. Tak do zapamiętania, myślę, Mistrzostwa Świata w Lahti w 2001 roku i pierwszy złoty medal Adama Małysza. Tam na miejscu byliśmy ze świętej pamięci Bogdanem Chruścickim, moim przyjacielem, z którym wiele lat pracowałem w radiu, potem w Eurosporcie. Najwięcej razem komentowaliśmy sportów zimowych, bo nie tylko skoki, ale też biegi, kombinację norweską, czyli całe narciarstwo klasyczne. No i chyba te igrzyska w Soczi, kiedy Kamil zdobywał dwa złote medale. No to oczywiście komentowanie takich wydarzeń to pozostaje w pamięci na zawsze i to była wielka przyjemność, wielka frajda móc komentować złote medale olimpijskie. Podobnie w Pjongczangu, kiedy Kamil znowu wygrał jeden konkurs. Wiele, wiele innych też konkursów, turniej czterech skoczni, gdy Adam wygrywał, a potem Kamil, te konkursy, kiedy wygrał wszystkie cztery konkursy turnieju czterech skoczni. No, mnóstwo było takich wydarzeń, ale oczywiście najbardziej się zapamiętuje te, które są miłe, które przynoszą sukcesy polskim sportowcom. W jakim sensie można tak powiedzieć, że sukcesy sportowców budują też trochę komentatora, no bo jak przegrywają, to ludzie mówią, a słaby konkurs i słaby komentarz. Jak wygrywają, to może mniej zwracają uwagę na komentarz, ale nie mają na ogół pretensji do komentatora widzowie, bo koncentrują się na tym, że jest sukces, że jest dobry wynik. No. Także takie te najważniejsze konkursy związane z sukcesami polskich sportowców oczywiście najbardziej utkwiły mi w pamięci. Ma pan jakąś swoją ulubioną skocznię, z której miał pan przyjemność komentować zawody? O planicę bardzo lubię. Bardzo lubię planicę. Ona się w ostatnich latach zmieniła, bo ja jeszcze jeździłem do planicy, kiedy tam nie było tego całego kompleksu, tych wszystkich bardzo pięknych, nowoczesnych teraz skoczni z welikanką na czele. Lubię Zakopane oczywiście, no bo przez lata Małyszomanii jeździłem do Zakopanego i przeżywałem to wszystko, co działo się wokół sukcesów Adama. Lubię skocznie norweskie, no bo też mają swoją renomę. Oslo, Holmenkollen to jest kolebka sportu tego narciarstwa klasycznego, więc też jest to fajne miejsce. Lubię Val di Fiemme. Włochy w ogóle są miejscem takim miłym do przebywania, gdy odbywają się tam zawody. Na ogół ładna pogoda, mili ludzie, fajne jedzenie, także lubię też jeździć na konkursy rozgrywane we Włoszech. No, wiele miejsc, w których miałem szczęście być, komentować zawody, to miejsca, w których było przyjemnie przebywać i dobrze się tam pracowało. Powoli zbliżamy się do końca tego sezonu. Mamy Lahti, nietypowe rowery i loty, w tym Mistrzostwa Świata w lotach. Czego według pana możemy spodziewać się po Polakach w tej końcówce tego sezonu? Szczerze powiedziawszy, nie do końca wiem, czego możemy się spodziewać, ponieważ no, sezon jest dziwny, sezon jest trudny, sezon jest, tak jak powiedziałeś, od wielu lat no, nie było takiego słabego sezonu naszych skoczków, więc czego się dalej możemy spodziewać? Naprawdę trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak to było przed do Igrzysk Olimpijskich, że te igrzyska, niezłe występy Kamila, bardzo dobry ten jeden konkurs Dawida, no, że takie, no nie wiem, myślę, wzmocnienie się psychiczne Pawła Wąska bardzo, bardzo istotne. Myślę, że to będzie dawało dobre rezultaty w dalszej części sezonu. Już teraz się przekonamy, jak to będzie przy okazji Lahti, a potem no, rzeczywiście cały długi festiwal mamutów, Mistrzostwa Świata w lotach Vikersund, no i później Oberstdorf i Planica na zakończenie sezonu. Mam nadzieję, że nasi skoczkowie lubią latać na tych wielkich skoczniach, że będą sobie chcieli sprawić frajdę, a jeżeli sobie sprawią frajdę, to i sprawią nam dużo przyjemności, bo będą osiągali niezłe wyniki. Nie twierdzę, że będą wygrywali, bo być może nie, ale jeśli będą lepsze rezultaty niż były do Igrzysk Olimpijskich, czyli będziemy mieli dwóch w dziesiątce, czterech, pięciu w trzydziestce, to wtedy myślę, wszyscy kibice będą zadowoleni, będą z przyjemnością oglądali te zawody, bo szczególnie mamuty są atrakcyjne. Ten lot trwa długo, ponad 200-metrowe odległości osiągane przez zawodników, to jest wielkie widowisko, więc myślę, że z takim znaczącym udziałem naszych skoczków ta dalsza część sezonu będzie się odbywała. A jak pan widzi przyszłość polskich skoków narciarskich? Też trudno powiedzieć. No,
Mam nadzieję, że nie wpadniemy w czarną dziurę po tym, jak zakończą swoje kariery Piotrek, Kamil, Dawid, że następcy będą. Wprawdzie to pokolenie niedawno jeszcze młodych, zdolnych, obiecujących już przeszło w mężczyzn dojrzałych w średnim wieku sportowym. No ale cały czas coś się w tych naszych skokach dzieje. Są te konkursy, te programy dla dzieciaków, szukamy następców mistrza. Lotos organizuje te zawody, więc mam nadzieję, że będą pojawiały się talenty, że ci, którzy odpowiadają za szlifowanie tych diamencików, staną na wysokości zadania, że będziemy umieli przeprowadzać młodych chłopców z wieku juniorskiego do seniorskiego i że jako seniorzy też będą w stanie no, być w światowej czołówce. Byłoby pewnie bardzo przykre dla nas wszystkich, gdyby się okazało, że znowu będzie wieloletnia przerwa, nie będzie polskich skoczków w czołówce, no bo po erze Adama, Kamila i Piotrka Dawida nagle zrobi się pustka. Oby tak nie było, wierzę, że tak nie będzie i mam nadzieję, że o polskich skokach ciągle będziemy mogli mówić ciepło, bo zawodnicy będą nam dawali do tego powody. Jakiś czas temu powiedział pan, że Igrzyska Olimpijskie w Pekinie to wyznacznik końca pana kariery dziennikarskiej. Czy to oznacza, że najbliższe konkursy będą ostatnimi, gdzie będziemy mogli usłyszeć za mikrofonem Marka Rudzińskiego? No tak powiedziałem jakiś czas temu rzeczywiście, ale świat wokół nas się zmienił i to bardzo, bardzo, bo pandemia przyszła, która nas trochę pokrzyżowała nam życie. Teraz mamy wojnę na Ukrainie. Oczywiście to nie są jakieś podstawowe przyczyny dlatego, żeby zmieniać decyzje odnośnie pracy zawodowej, ale myślę, że chciałbym jeszcze dotrwać do letnich igrzysk w Paryżu. Mieliśmy jechać do Pekinu na kolejne igrzyska. Moje, dla mnie byłyby to 12 igrzyska, na których bym był. Ale w ostatniej chwili się wycofaliśmy, chyba słusznie, bo tam no, było duże zagrożenie, nie wiem, zakażeniem się, przebywaniem w izolacji. To, co spotkało chociażby Natalię Maliszewską, było bardzo przykre. Myśmy się trochę obawiali, że może to się stać także z nami, więc zrezygnowaliśmy z tego wyjazdu. Pracowaliśmy z Warszawy, ale myślę, że do Paryża, do 2024 roku świat się unormuje. Nie będzie pandemii, nie będzie wojny, będzie olimpizm taki, jaki ja pamiętam z 11 igrzysk, na których byłem i z 8, przy których pracowałem. Byłoby to w sumie, gdybym dotrwał do Paryża, 20, byłyby to dla mnie 20 igrzyska olimpijskie, 12, na których bym był, przy 8 pracowałem, czyli 20 i wtedy bym chyba już rzeczywiście zakończył swoją pracę. Tak więc jeżeli moja firma, dla której pracuję, będzie chciała tolerować mnie dalej i znosić przy stanowisku mikrofonowym i korzystać z moich usług, to popracuję jeszcze do Igrzysk Letnich 2024 roku. Jeśli nie, no to może zakończę już po tym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie, ale szczerze powiedziawszy, jeszcze wydaje mi się, że mam siły fizyczne i psychiczne do tego, żeby te nieco ponad 2 lata popracować. Więc może nie będzie to już koniec mojej przygody z mikrofonem. Czyli rozumiem, że skoki też będzie dalej pan komentował w takim razie? No jeśli tak jak mówię, zostanę w firmie i będę pracował, no to tak, oczywiście. Moim gościem był Marek Rudziński, komentator Eurosportu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja również dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.